Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na perfumowy tag. Pytania są naprawdę bardzo ciekawe. Zostałam też otagowana, więc postanowiłam, że zrobię dla Was taki filmik. Trochę będzie zapachów jesiennych. Wiem, że tutaj część z Was też lubi tego typu tematy, ale proszę Was, żebyście w komentarzach odpowiedzieli również i Wy na te pytania. Dzięki temu troszkę lepiej się poznamy, w sumie to ja Was trochę lepiej poznam, żeby to była taka wspólna zabawa. Także jeśli jesteście gotowi, zaczynamy! Pytanie numer jeden. Ile zapachów aktualnie liczy Twoja kolekcja? I mogę powiedzieć tak, dużo, ale zdecydowanie za mało. Bo jest kilka takich zapachów, które chciałabym mieć w mojej kolekcji. Zresztą ja też nie jestem taką osobą, która zbiera perfumy i one sobie gdzieś tam stoją. Ja je kupuję, czasami dostaję i z nich korzystam, więc jak coś się kończy, to sięgam po następne. I generalnie tak to wygląda, więc u mnie ta ilość perfum, zapachów cały czas praktycznie się zmienia. Jest ich sporo, ale tak jak mówię, za mało. Lecimy z kolejnym pytaniem, numer dwa. Ulubiona kategoria zapachów oraz nuty zapachowe. I tutaj muszę Wam powiedzieć, może zacznę od tego, jakiej nuty zapachowej nie za bardzo lubię, a mianowicie cytrusowych i takich cytrusowo-kwiatowych. No nie do końca za nimi przepadam. Czasami latem, jeśli jest to jakieś połączenie kwiatowe z odrobiną jakiegoś cytrusu, na przykład, nie wiem, mandarynka, pomarańcze czy coś w tym stylu, no to jeszcze tam gdzieś przemycę w okresie letnim. Ale generalnie ja jestem taką osobą, która uwielbia ciężkie zapachy. Bardzo lubię takie mocne, ciężkie zapachy. Czasami są to takie zapachy bardziej orientalne. Lubię drzewo sandałowe, lubię piżmo, lubię ambrę. No bardziej idę właśnie w ten klimat. To są też takie zapachy, które sprawiają, że ja osobiście bardzo dobrze się czuję. Może nie tyle kobieco, ile taka otulona takim ciepłym, ciężkim czasami aromatem. I też powiem Wam, że lubię właśnie takie bardziej orientalne zapachy, jeśli chodzi o mężczyzn. Mój Massimo o tym doskonale wie. Są takie zapachy, które on uwielbia i których ja nie lubię, ale to jest oczywiście jego wybór, on się w nich dobrze czuje, ale generalnie też większość tych zapachów, które on u siebie posiada, to są też takie aromaty, które ja lubię, czyli gdzieś tam zawsze jest ta nuta orientalna. Moi drodzy, pytanie numer 3. Jakie były Twoje pierwsze perfumy, do których sięgasz pamięcią? Słuchajcie, ja cały czas te pierwsze perfumy, ten pierwszy zapach mam gdzieś blisko siebie. I pewnie większości z Was to nie dziwi, jeśli oglądacie moje filmy takie właśnie bardziej zapachowe, to wiecie, że jest to Angel. Jest to Thierry Mugler, Angel, jeden z moich pierwszych zapachów i taki aromat, który do tej pory lubię. Są takie osoby, które twierdzą, że jest to niesamowity śmierdziuch. Oczywiście, takie mogą się zdarzyć, ale są też takie, które z daleka go wyczują. I ja, słuchajcie, jestem taką osobą, że jak jestem na przykład gdzieś na zakupach, w galerii handlowej i przejdzie obok mnie kobieta, która pachnie tym zapachem, od razu wiem, co to jest. Podobnie jeśli chodzi o Amen, czyli wersję męską, też z daleka jestem w stanie wyczuć, co to za zapach, uwielbiam ten aromat. I tak jak mówię, no zawsze gdzieś tam ze mną jest, gdzieś mi towarzyszy. Taki jeden z moich wyjątkowych pierwszych zapachów. Jest oczywiście jeszcze też kilka innych aromatów, ale gdybym miała powiedzieć o takim pierwszym, to na pewno byłby ten. Tych pytań jest dosyć sporo, a w sumie to tak patrzę 14, więc jeśli będziecie odpowiadać na nie w komentarzach, to oczywiście nie musicie na wszystkie, ale wybierzcie sobie te, które najbardziej Was interesują. Lecimy z czwartym. Zapach, który bardzo Cię rozczarował. Ja generalnie muszę Wam powiedzieć, że nie mam takich zapachów, które by mnie bardzo rozczarowały. Czyli kupiłam coś albo dostałam coś i to jest zupełnie nie moja nuta zapachowa, on się w ogóle nie utrzymuje, no jest po prostu na nie. Ale jest taki jeden zapach,
w którym pokładałam ogromne nadzieje, bo powiem Wam, że na początku, kiedy zaczęłam go stosować, nawet mi się podobał, ale coś w tym zapachu jest takiego, że za każdym razem, im dalej go stosowałam, tym zaczynało mnie po prostu męczyć jego stosowanie i ten zapach, który miałam na sobie. I mowa tutaj o zapachu Tom Ford, buteleczka całkiem fajna. Jest to zapach metallic. To jest taki zapach, w którym wyczujecie wanilię, a ja nie do końca z wanilią się dobrze czuję, ale oczywiście tutaj też są inne aromaty. Natomiast wiecie, dlaczego mnie ten zapach rozczarował? No właśnie, dlatego że im częściej go stosowałam, tym miałam wrażenie, że zaczyna on się zmieniać na mojej skórze i za każdym razem jest inny, powiedziałabym nawet gorszy. Aż doszło do tego momentu, że stosując, pryskając sobie nim skórę, miałam wrażenie, że czuję taki zapach z publicznej toalety. No wybaczcie, że to powiem, ale nie wiem, co z tym zapachem się stało, ale tak jak generalnie Tom Ford ma bardzo charakterystyczne zapachy, i większość do nas przemawia, ale wybór tych zapachów jest też bardzo duży, no to coś w tym akurat wyjątkowo w tym zapachu u mnie nie zadziałało i dlatego uważam, że jest to takie moje z ostatnich, można powiedzieć, albo jedno takie z największych rozczarowań, bo nie ukrywam, Tom Ford przykładałam nadzieję, że będzie super. Ok, następne pytanie. Perfumy, które możesz polecić w ciemno. Oczywiście rozmawiamy tutaj o perfumach damskich. I dwa takie zapachy, które mogłabym polecić w ciemno, które zazwyczaj podobają się kobietom. Są to też takie zapachy, które powiedziałabym, że są bardzo kobiece, nieco seksowne, dobrze zazwyczaj się w nich czujemy i to będzie Michael Kors. Pierwszy zapach jest to Sexy Amber. Jest to zapach, o którym już Wam też wspominam od kilku dobrych lat, ale kiedy gdzieś tam o nim mówię, to bardzo często mi piszecie, że tak, to jest taki zapach, który jak, że też go gdzieś macie, że go stosujecie, że lubicie do niego wracać i mi się wydaje, że to jest właśnie taki zapach, który można w ciemno kupić kobiecie i raczej przypadnie jej do gustu. A drugi zapach, również Michael Kors, który ma już nieco inną nutę, bardziej bym powiedziała taką kwiatową, słodką, to jest Michael Kors Wonderlust, ta tradycyjna wersja. Oba te zapachy są dosyć trwałe, długo utrzymują się na skórze i muszę Wam też powiedzieć, że one zostawiają tak zwany ogon, czyli wystarczy niedużo, a bardzo długo, przez to, że bardzo długo się utrzymują, też tak jakby przechodzimy gdzieś i ten zapach się za nami ciągnie. Także mój wybór taki właśnie w ciemno dla kobiety to będą te dwa zapachy: Michael Kors Sexy Amber i Michael Kors Wonderlust. No dobra. Ulubiony zapach z Twojej aktualnej kolekcji. Tak jak mówię, u mnie kolekcja, że tak powiem, cały czas praktycznie się zmienia, ale gdybym pomogła powiedzieć o zapachach, może nie tyle z aktualnej kolekcji, ile w aktualnym sezonie, czyli takie, które teraz bardzo chętnie stosuję i bardzo je lubię. Pierwszy to będzie Kilian Kissing Burns. Wygląda on właśnie tak. Słodki, intensywny, kobieco-dziewczęcy, bardzo charakterystyczny zapach, o który każdy się pyta. Czyli jak pachnę tym, właśnie tymi perfumami, to zawsze dostaję pytanie: Anita, czym ty pachniesz? Że to pachnie tak intensywnie, a wystarczy odrobina, bardzo długo się utrzymuje i to jest właśnie taki charakterystyczny, fajny zapach. Więc na pewno te. I drugi zapach. No i tutaj właśnie wrócimy do tych nut takich bardziej orientalnych, drzewnych, które ja lubię. To jest zapach Estée Lauder Modern Mousse Nuit, który widzicie, mam go jeszcze tyle, więc podejrzewam, że to jest mój ostatni sezon z tym zapachem, ale gdzieś ostatnio usłyszałam od Was na Instagramie, że marka wycofała ten zapach. Nie wiem, tego Wam potwierdzić nie mogę, natomiast pojawiły się nowe zapachy w ofercie marki Estée Lauder, których jeszcze nie znam. Już rozmawiałam z Pawłem Borkowskim i zdradził mi, że powinnam podjechać do Arkadii, do Douglasa, ponieważ tamte zapachy są i mogę sobie je powąchać, więc jestem ich bardzo ciekawa. Na pewno jak sprawdzę, dam Wam znać. Mają przepiękne flakony, no i zobaczymy, czy znajdę wśród nich jakiegoś swojego ulubieńca.
Okej, okay, moje drogie panie i panowie, ulubione perfumy dla płci przeciwnej. Jest kilka takich zapachów, które ja bardzo, bardzo lubię i też często Massimo dostaje ode mnie je w prezencie, zawsze gdzieś tam są i to tak będzie. Pierwszy zapach, Jean Paul Gaultier Classic, który bardzo dobrze mi się kojarzy, więc uwielbiam ten zapach u mężczyzn. Drugi zapach to będzie Dior Sauvage, bardzo też ten zapach lubię. I trzeci zapach, który aktualnie mój Massimo stosuje, to jest znowu Tom Ford i Black Orchid. Co prawda to jest, ja bym powiedziała, zapach unisex, czyli dla kobiety i dla mężczyzny, taki właśnie orientalny, drzewny, bardzo fajny zapach, który niesamowicie długo się utrzymuje i tylko odrobina tego zapachu wystarczy, żeby też czuć na sobie nie przez jeden dzień, ale przez kilka dni. Naprawdę, uwierzcie mi, fantastyczny zapach. Wiem, że sięgają po niego kobiety, ja czasami też lubię, ale też uwielbiają ten zapach mężczyźni, także taki mój wybór na dziś. Następne pytanie. Perfumy, które zbierają najwięcej komplementów. Ha, i wiecie co? To jest trudne pytanie, dlatego że tutaj tak naprawdę zależy od tego, jaki ktoś, kto na przykład stoi obok nas, siedzi obok nas, przebywa w naszym towarzystwie, ma gust zapachowy. I zdarza mi się, że dostaję komplementy właśnie na temat Michael Kors Sexy Amber, że bardzo ten zapach się podoba. Ostatnio właśnie na przykład, jeśli rozmawiamy o marce Kilian i tym zapachu, ale też kiedyś miałam takie perfumy Dior Pure Poison i bardzo dużo pozytywnych komplementów dostawałam na temat tego zapachu, ale tak jak mówię, no tutaj wszystko zależy od tego, kto ta druga strona, jaki ma gust zapachowy i co jej się podoba, więc nie powiedziałabym, że to jest takie pytanie, gdzie można określić jedne perfumy, które zbierają najwięcej komplementów. Lecimy dalej. Ulubione perfumy wszechczasów. No i tutaj słuchajcie, mogłabym wymieniać chyba przez godzinę. Jest tak dużo zapachów, które ja bym powiedziała, że to są takie zapachy wszechczasów, po które sama sięgam od wielu, wielu lat, ale powiedzmy, że wymienię wam trzy. Na pewno Angel Thierry Mugler. To jest taki jeden z tych zapachów. Na pewno będą to zapachy Jean Paul Gaultier Classic dla kobiety, no i pewnie też dla mężczyzny, tak? Na pewno będzie to właśnie Black Orchid od Toma Forda. No dobra, wymienię wam jeszcze kilka. Na pewno klasyczna wersja Chloe, to też jest taki zapach, powiedziałabym, idealny. Ja na przykład też bardzo lubię Chanel numer 5. To też jest taki zapach charakterystyczny, który często słyszę, że gdzieś kojarzy się z babcią, takimi babcinymi zapachami, ale słuchajcie, no ja ten zapach bardzo lubię, no mówię, ja mam taki specyficzny gust zapachowy, więc te Chanel numer 5 na pewno tak. Kolejne bardzo ciekawe pytanie. Perfumy, których fenomenu nie rozumiesz. I muszę wam powiedzieć, że ja nie mam takich perfum. Szczerze? Nie mam. Uważam, że perfumy są tworzone pod nas, mamy naprawdę tak ogromny wybór perfum, zapachów, że każdy coś dla siebie znajdzie, więc powiedzmy, że ja rozumiem, jeśli chodzi o perfumy, wszystkie zapachy. Każdy wybiera dla siebie to, co sprawia mu przyjemność, w czym dobrze się czuje, co mu się podoba i tak dalej. Numer 11. Czy dobierasz perfumy do pory roku, pory dnia, stroju? Zawsze. Ja już tak mam. Jeśli mam jakiś fajny strój, to lubię go komponować z fajnymi zapachami. Jeśli mam takie samopoczucie, to łapię za taki zapach. Jeśli mamy taką porę roku, to wybieram takie zapachy. Ja już tak mam. Zresztą jeśli śledzicie mój kanał, to wiecie, że dzielę perfumy na sezonowe, czyli te jesienno-zimowe i letnio-wiosenne. Numer 12. Perfumy, które posiadają najładniejszy flakon. I tutaj znowu mogłabym, słuchajcie, wymieniać i wymieniać. Ale jeśli szukacie perfum pod względem flakonów, to zdecydowanie postawcie na marki niszowe, na zapachy bardziej luksusowe i ja bym poszła też w stronę tych wszystkich arabskich zapachów, bo moim zdaniem one mają zawsze najpiękniejsze, najbardziej dopracowane, takie przyciągające oko flakony. Jest dużo takich marek, naprawdę, a z takich drogeryjnych,
Musiałabym się zastanowić, ale w tej chwili do głowy przychodzi mi na pewno Daisy, marka Jacobsa. Zawsze przepiękne te nakrętki, fajnie skomponowane do zapachu. I uważam, że to są bardzo ładne flakony. 13 pytanie. Opisz swoje wymarzone autorskie perfumy, zapach oraz flakon. Ha, flakon. No, tutaj będzie problem, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Na pewno byłby jakiś udziwniony. I na pewno byłoby tam złoto i na pewno byłby tam kryształ. Tak bym powiedziała, więc na pewno ten flakon byłby oryginalny, słuchajcie. Ale jeśli chodzi o zapach, to tak jak powiedziałam wcześniej, byłyby tam nuty orientalne. Na pewno chciałabym, żeby w moim zapachu były lilie, ten zapach, który uwielbiam. Być może konwalie i jaśmin, ale też na przykład drzewo sandałowe, cedr, no coś w tym stylu. Moi drodzy, doszliśmy do ostatniego pytania, czyli 14 perfumy, które aktualnie są na Twojej wishliście. I na mojej wishliście aktualnie bardzo wysoką pozycję zajmują Le Lion de Chanel. Bardzo ładny zapach, który muszę mieć w swojej kolekcji i myślę, że w najbliższym czasie sobie je kupię. Bardzo, bardzo mnie przyciąga i to jest właśnie taki, no dosyć drogi, ale też taki bardzo charakterystyczny, piękny zapach, więc na pewno chciałabym go mieć. One są tak, te perfumy są wysoko, wysoko na wishliście, a później oczywiście są tam inne zapachy, które też bardzo mi się podobają, ale teraz tak jak sobie myślę, to na pewno ten. Okej, i doszliśmy do końca naszego dzisiejszego perfumowego taga. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi Wam się spodobały i teraz czekam oczywiście na Wasze komentarze, bo jestem ciekawa, jakie Wasze będą odpowiedzi. Zostawię Wam te pytania też w opisie do dzisiejszego filmu, żebyście sobie mogli w razie czego przejrzeć, wybrać te, które najbardziej Was interesują. No i cóż, widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa!